Bo to było bardzo charakterystyczne, prawda, że tak jak jeszcze do 91, do początku, lata 80, to na wszystkie, przy każdej okazji, nawet PPS Jana Józefa Lipskiego powoływało się na katolicką naukę społeczną. Tak wtedy naraz zaczęto przemilczać to. Naraz zaczęto przemilczać, że na przykład Kongres Liberalno-Demokratyczny ze swojego programu wprost sformułowanie usunął, wykreślił, prawda. A Ojciec Święty do tego przywiązywał wielkie znaczenie. Mam taki, pamiętam, Ojciec Święty w czasie pielgrzymki w roku 93 spotkał się z Prymasowską Radą Społeczną. To już była ta kadencja, w której ja nie byłem, ale prymas Glemp prosił o spisanie tej wypowiedzi Aleksandra Hala, który wtedy był członkiem tej rady. I z tego znam tą wypowiedź, gdzie powiedział, że tym właściwym, że ani ten realny socjalizm, ani kapitalizm, ale właściwą drogę pokazuje katolicka nauka społeczna. Chociaż nie jest ona programem politycznym, tylko ona wskazuje pewne kryteria oceny. I powiedział w tym, że jednym z sposobów, katolicy przyjmują jeden sposób dążenia do wcielania jej zasad, tworzenie stronnictw katolickich, chrześcijańskich. Powiedział, że nie będzie tego problemu omawiał, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Dlatego zwracam na to uwagę, że później jak tworzyliśmy Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, to również ze strony niektórych kręgów chrześcijańskich było, jak to partia chrześcijańska, po co to, przecież jesteśmy chrześcijanami, to nie jest polityka. Polityka jest inną sferą i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy natomiast stwierdzenie, że to jest oczywiście niekonieczny, niewyłączny, ale jeden ze sposobów, zależnie od okoliczności i woli. No, poza tym, może to jest inny temat, to co mnie bardzo zawsze uderzało w nauce Jana Pawła, bo oczywiście ja zwracam przede wszystkim na te akcenty społeczne i publiczne uwagę, bo to jest, że tak powiem, moja działka, to podkreślanie obowiązku udziału w życiu publicznym. Przecież w Christi Fidelis Laici, to ustęp 42, Ojciec Święty mówi, że udział w polityce jest obowiązkiem każdego. W polityce rozumianej jako roztropna służba dobru człowieka, dobru wspólnemu. Mówi, że oczywiście w różnej formie może o to występować. A w takiej adhortacji o pokucie i pojednaniu, no to jest bardzo ciekawy fragment o grzechu społecznym, gdzie mówi zupełnie wyraźnie, że grzechem społecznym jest, jeżeli ktoś mówi, że i tak mój udział nie odegra żadnej roli, i różne inne, prawda, nie tylko te rzeczy, że chcę zrobić z tego interes i tak dalej, ale również taka chęć, że tak powiem, usprawiedliwienia swojej nieobecności, to jest grzech społeczny.